Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Wolny Piątek. Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin, a moim gościem jest zaproszony do studia pan profesor Mirosław Piotrowski. A przy okazji, skoro już, jak to się mówi, o wilku mowa, to pozwolę sobie tutaj zaprezentować ulotkę pana profesora Piotrowskiego, który zaenuncjował, że będzie kandydował do Senatu Rzeczypospolitej. Dlatego też zwracam się do Państwa już teraz z prośbą o to, żebyście zwrócili uwagę na kandydatury do Senatu. Z Lublina. Z Lublina oczywiście. Panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich Państwa. Również witam panie profesorze. Życzymy powodzenia w kandydowaniu do Senatu, to przede wszystkim. A zanim się Państwa reklama ukaże w naszej telewizji, to właśnie pozwoliłem sobie tutaj zademonstrować ulotkę. To tak tytułem wyjaśnienia, dlaczego w takiej postaci przedstawiam pana profesora. Panie profesorze, zebrało się mnóstwo ciekawych wydarzeń w ostatnich dniach tego tygodnia. Między innymi takich wydarzeń, że człowiek się zastanawia, w jakim świecie w ogóle żyje i na jakim koniu, że tak powiem, łaska pańska jeździ. Bo owóż ostatnimi dniami dowiedzieliśmy się, że prezydent Zełenski mocno zaczął krytykować Rzeczpospolitą i oskarżać wręcz o sabotaż, można powiedzieć nawet, jeśli chodzi o kwestie zbożowe. No, cała Rzeczpospolita, można by było powiedzieć, że poczuła się, jakby dostała mokrą ścierą w twarz. Nawet nasz prezydent, który jest uznawany za bardzo serdecznego przyjaciela prezydenta Zełenskiego, z trudem hamowanym, że tak powiem, gniewem, odpowiedział prezydentowi Zełenskiemu dość ostro, jak na takie, powiedzmy, przyjacielskie kontakty. Jak to można skomentować w ogóle? Bardzo prosto. Rząd PiS-u zetknął się z ziemią po raz pierwszy. Chyba jeśli idzie o arenę międzynarodową i relacje pomiędzy Ukrainą, ale także innymi państwami, trzeba powiedzieć. I być może dojdzie do świadomości rządu PiS-u Mateusza Morawieckiego, Dudy Andrzeja nazywanego prezydentem, że w świecie dyplomacji i stosunków międzynarodowych istnieją od dawna wypracowane reguły, że nie ma tutaj miejsca na przyjaźnie, poklepywania się po plecach i przyjmowania tego jako promesę na przyszłość, są twarde interesy, po prostu twarde interesy. I to, że Polska, jak powiedziałem też na TikToku, czy wypowiedziałem się na Twitterze, teraz to X się nazywa, to, że Polska przekazywała Ukrainie miliardy złotych na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy, wyzbyliśmy się większości naszego sprzętu, no różny jest podać 40%, 50%, może nawet więcej procent wojskowego, to nie oznacza, że zaskarbiliśmy sobie przyjaźń tego kraju i prezydenta Zełenskiego, bo państwa się nie przyjaźnią, tylko mają interesy. No i pan redaktor nawiązuje do słynnej już przemowy prezydenta Zełenskiego na forum ONZ w Nowym Jorku, gdzie stwierdził, że rząd PiS-u tak naprawdę gra po stronie Rosji. Czytaj, że rząd PiS-u jest ruską onucą. Po tym wszystkim, co rząd PiS-u zrobił dla Ukrainy, tak jak pan redaktor powiedział, czy dostał rząd PiS-u i prezydent uznawany za prezydenta Andrzej Duda, a przez to i naród polski tą ścierką w twarz, no, należało się po prostu tego spodziewać. Jeśli pan redaktor mówi, że Andrzej Duda, który obściskiwał się z prezydentem Zełenskim i manifestował swoją przyjaźń, nagle wypowiedział się krytycznie i porównał Zełenskiego i Ukrainę do topielca, a Polskę do ratującego tego topielca i powiedział, że topielec bardzo często zachowuje się agresywnie. No i jest pytanie tutaj, czy Andrzej Duda o tym, że topielec zachowuje się agresywnie, ergo Ukraina, dowiedział się 5 minut przed udzieleniem tego wywiadu, czy taką wiedzę posiadł już wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej, a jeśli posiadł taką wiedzę,
no to należało przedsięwziąć konkretne kroki. Ja sam mogę podpowiedzieć Andrzejowi Dudzie, jeśli on mówi o Ukrainie jako topielcu, bo ja jestem ratownikiem wodnym i to z doświadczeniem pracy na akwenach otwartych. Instruktorzy uczą ratowników, że jeśli na środku jeziora taki topielec zachowuje się agresywnie, rzuca na szyję i chce zatopić ratującego, to nawet należy przyłożyć pięścią mu i go ogłuszyć dla jego dobra, żeby móc go uratować i żeby ratujący nie podniósł uszczerbku na zdrowia. Podobnie z Ukrainą. Dlatego wraca pytanie, czy Andrzej Duda dowiedział się o tym, o czym mówi wcześniej, a jeśli tak, to co zamierza teraz zrobić? Co zamierza zrobić Mateusz Morawiecki? Bo diagnoza została postawiona przez pana redaktora w tym studiu i w wielu innych redakcjach i jest ta kwestia dyskutowana w społeczeństwie polskim. Ale co zamierza zrobić rząd Polski dalej? Czy ma jakąś alternatywę? No i czy ustawia to w ten sposób, że no jakoś to będzie, że zawsze jakoś to będzie. Nie będzie jakoś, bo Ukraińcy mają nóż na gardle i szukają w tej chwili innych rozwiązań, ergo wiążą się z Niemcami. No bo na tym samym posiedzeniu, jak dowiedzieliśmy się, prezydent Ukrainy Zełenski zaapelował, aby Niemcy stały się stały członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to jest kuriozum. Ale dlaczego kuriozum? Kuriozum jest dla osób, które nie znają arkanów polityki zagranicznej. Jeśli Ukraina chce nawiązać dobre relacje z Niemcami, czyli mieć tam swojego przedstawiciela w Unii Europejskiej i na świecie, to musi wykazać się jakimś gestem. Kto odpowiada Zełenskiemu? No odpowiada pan Fogiel, jak pamiętam. On jest czeladnikiem piekarniczym z zawodu, a Kaczyński Jarosław zrobił go szefem bodajże Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, jeśli dobrze pamiętam. Więc ten pan Fogiel mu odpowiada, że to Polska powinna tam się znaleźć. I jeśli mamy do czynienia z tego typu, no nie graczami, kukiełkami, powiedzmy sobie szczerze, no to nie możemy marzyć nawet o polityce zagranicznej, bo jej w Polsce praktycznie nie ma. Ale także szpilkę wkuł Zełenskiemu jego niedawny doradca, zwolniony na początku tego roku, który po wypowiedzi Zełenskiego stwierdził, że no właśnie największym problemem jest to, że do polityki idą ludzie przypadkowi. To są ludzie przypadkowi, że nie ma tutaj doświadczonych polityków i doświadczonych dyplomatów. Przecież to, co szokuje ludzi teraz i pana redaktora, to rasowy polityk i dyplomata powinien przewidzieć i powinien mieć kilka wariantów na tę okoliczność. No bo, no powiedzmy sobie szczerze, to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia, z tymi uściskami i zapewnieniami przyjaźni, to był teatr. Jeśli Polska wszemi wobec głosiła, że chce być ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej i na świecie i że chce wprowadzać Ukrainę do Unii Europejskiej, no to przecież to było kuriozum. W tej chwili jesteśmy państwem skłóconym z decyzyjnymi gremiami Unii Europejskiej. Jesteśmy traktowani jak niesforny uczeń, który stoi w kącie, któremu nie daje się pieniędzy, który musi płacić, a nie daje mu się pieniędzy, bo my spłacamy długi innych, a nie mamy z tego nic. I szykowane są kolejne sankcje na Polskę. No to jak taki kraj może wprowadzać Ukrainę? To normalną rzeczą jest, że prezydent Zełenski szuka decydenta, tego, który jest w stanie nałożyć kary na Polskę, a jednocześnie wprowadzić ich do Unii Europejskiej. I z punktu widzenia Ukrainy do tej pory grał profesjonalnie, no bo proszę zauważyć, że pomimo tego, że Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, że PiS ma swojego komisarza do spraw rolnictwa przy pani von der Leyen, to oni zdołali przeforsować zniesienie embarga unijnego. No i tam Mateusz Morawiecki szabelką wymachuje, ale sprawy załatwia się w Brukseli, tam na miejscu. I oni potrafili to zrobić. Mhm. Niestety ze szkodą dla Polski. Ale tutaj, jak mówiłem bodajże tydzień temu, ten ruch Zełenskiego z punktu widzenia i jego, i Ukrainy nazwałem głupim, i on jest głupi, i on jest niekorzystny moim zdaniem dla Ukrainy w tej chwili.
No bo jeżeli rozwali nam gospodarkę zbożową, a przez to i rolnictwo, za tym pójdzie reszta gospodarki, to kto mu będzie pomagał? Niemcy? Sądzę, że przewidział już taki scenariusz, że wyssał z Polski to, co można było już wyssać, bo propagandowy puch rozpościerał się nad tymi niefrasobliwymi działaniami. Trzeba było się od razu zabezpieczyć. Nie tak na hurra wydawać miliardy złotych na pomoc socjalną Ukraińcom i przekazywać bezpłatnie nasz sprzęt wojskowy. Trzeba to było od początku obwarować pewnymi warunkami. A jeśli Polska zachowywała się tak naiwnie, to kto by nie skorzystał? Jeśli wychodzi rzecznik polskiego MSZ-u i mówi, że my jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, o tym też tu mówiliśmy, no jak można wypowiedzieć takie słowa, jeśli rząd polski ustami Morawieckiego, ale i innych przedstawicieli twierdzi, że Ukraina de facto nie broni siebie, tylko broni Polski, broni Unii Europejskiej i całego świata, no to oni się tak poczuli, że właściwie dawajcie, bo my was bronimy. Trzeba było inaczej ustawiać narrację. Trzeba powiedzieć, to wy jesteście zaatakowani, to was Rosja zaatakowała. Jeśli coś chcecie, to poproście. A jak wam udzielimy wsparcia, to co w zamian potem? I konkretnie, na papierze. A teraz? Teraz no to wyssali, jak mówię, co mogli z Polski, wzgardzili. Pan redaktor porównuje tutaj do pewnych ścierek. Ja akurat takich skojarzeń nie mam, ale no jest to nieprzyjemna sytuacja. Przynajmniej dla rządu PiSu i to przed wyborami, bo musi zmienić swoją narrację wyborczą w tejże chwili. No i przerzucają się na Niemcy. A jak zaczynali Niemcy? Przecież również w tym studiu. Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiliśmy o tym, że Niemcy, chcąc pokazać solidarność, tam rzucili taki okłap w postaci hełmów i zastanawialiśmy się, czy te hełmy to były z tymi opaskami pod brodą, czy bez tych opasek. No i nie chcieli się Niemcy w to angażować, no ale w tej chwili wychodzą na głównego orędownika Ukrainy i Ukraina domaga się też dla Niemiec poczesnego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak, naród, który w sumie rzecz biorąc przynajmniej uczestniczył czynnie w dwóch wojnach, w tym jedną co najmniej wywołał, bo co do pierwszej wojny światowej są pewne wątpliwości. Czy to Niemcy ma być gwarantem bezpieczeństwa? No to żart godny po prostu kategorii żartu roku, można powiedzieć. To, co wydaje się niektórym żartem, za jakiś czas może stać się ciałem, więc ja nie sądzę, że prezydent Zełenski wyszedł z taką propozycją w Nowym Jorku na forum ONZ, nie konsultując w ogóle tego z Niemcami. A jak skonsultował z Niemcami, no to Niemcy również rozmawiają z innymi krajami. Gospodarka ich chwilowo tąpnęła, ale jest to kraj silny gospodarczo. W związku z powyższym taki sygnał nie sądzę, żeby był tylko iskrówką. No, coś musi być na rzeczy, skoro Ukraina, wisząc u naszej przysłowiowo klamki jak namolny komiwojażer, nagle okazuje się, że to już jest niepotrzebne i zaczyna się uśmiechać w kierunku Niemiec, a co znaczy, że jesteśmy w pozycji tak zwanej, jak to się mówi, kiedyś mawiało, Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Ale jest to winą rządu PiSu, że od początku ustawił taką narrację. Gdy tylko rozpoczęła się ta wojna, ale myślę o rozprzestrzenieniu tej wojny, bo przecież ona trwa już 9 lat, jak dobrze policzymy, mówiłem, że nawet gdyby rząd polski wiedział, że po pokonaniu Ukrainy Rosja zamierza zaatakować Polskę, to nie powinien w ogóle o tym mówić. Powinien traktować sytuację, jakby to była tylko i wyłącznie wewnętrzna sprawa Ukrainy i Rosji i w tej pozycji się ustawiać. No nie wolno pominąć faktu, że my jesteśmy członkiem NATO. I oczywiście niektórzy mają wątpliwości, ja także, czy pełne siły NATO by się zaangażowały, jakby zaatakowano terytorium Polski. No ale przynajmniej w sferze deklaratywnej prezydent USA gwarantuje, że nie oddadzą ani jednego centymetra terytorium Polski. Jesteśmy w całkiem innym położeniu. Wobec tego tak trzeba było to ustawiać, że my wam pomożemy, ale tak, zabezpieczać się na samym początku, że to Ukraina powinna prosić
a nie my, powtórzę raz jeszcze, ustami rzecznika MSZ-u mówić w imieniu polskiego rządu, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Powiedzieli to oficjalnie, słyszeli to Ukraińcy, słyszeli to Amerykanie. I teraz Ukraińcy i tak liczą, że skoro postawił się rząd PiS-u w roli sługi Ukrainy, a jednocześnie słucha wszystkiego, co nakazuje Waszyngton, no to oni są pewni, że tutaj nie zmieni się polityka. I już słyszymy przecież zapowiedzi, że nie ma mowy o zmniejszeniu aktywności tego hubu, jak to się nazywa w Rzeszowie, który jest głównym punktem przeładunkowym, wysyłkowym na Ukrainę. Więc Zełenski nie podniesie żadnych konsekwencji, jak sądzę, politycznych i nie odczuje jakichś sankcji militarnych. Normalny rząd by pokazał, pogroził palcem, na przykład wstrzymał na tydzień wszystkie dostawy. No i zobaczylibyśmy, jakby wtedy Zełenski się zachował. Ale ja mówię, z tym rządem nie da rady nic zrobić. Jego trzeba po prostu pożegnać w wyborach 15 października. To już będzie zależało od wyborców. Natomiast... Przepraszam. Natomiast a propos rządu i a propos działań naszego rządu, ostatnio dużo się mówi o kwestiach wiz, o kwestiach współpracy niektórych osób z ministrem Wałżykiem, byłym ministrem Wałżykiem, i pojawia się osoba Edgara K., który to nagle teraz, jak to się okazuje, stał się człowiekiem duchem wymazanym z wszelkich akt. No i jak to rozumieć? Nie znam człowieka. Ależ normalnie to rozumieć. Każdy, kto obserwuje politykę PiS-u i PiS-owskiego rządu od 8 lat, powinien się do tego przyzwyczaić i sobie to przyswoić. 8 lat to jest, panie redaktorze, szanowni państwo, cała szkoła podstawowa, od 1 do 8 klasy. I co robi w takich przypadkach rząd PiS-u? Robi to samo z wszystkimi czynownikami swoimi, którzy podpadną bądź są niewygodni medialnie, czyli najpierw następuje cisza. O Edgarze K. też. Cisza. Potem znikają nazwiska. Wymazuje się nazwiska ze stron rządowych także. No a potem mówi, że się nic nie stało, że tematu nie ma. To jest ich po prostu stara praktyka. Ale o ile media podają precyzyjnie, to tenże pan był zatrzymany wcześniej, bodajże w kwietniu tego roku, w areszcie. Wyszedł już z tego aresztu, jak czytam. I jest wygumkowywany. Natomiast niewiele osób zajmuje się samym wiceministrem Wawrzykiem, który miał mieć próbę samobójczą, czyli próbował dokonać samobójstwa, a powiedział o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, więc nie jest to żaden fake news, jak sądzę. W związku z powyższym, no, gdzie jest mowa o ministrze Wawrzyku? Co się z nim dzieje? Czy afera zatoczyła szersze kręgi? Nie ma pytań o to, kto zarobił na tych wizach, no bo mówiliśmy o tym, że były to drogie wizy. $5000 wiza sprzedawana na straganach w Afryce czy w Azji. Natomiast były te ekskluzywne po 20 czy 40 tysięcy dolarów, no to jeśli przeliczymy przez liczbę wydanych wiz, śledztwo oczywiście dotyczy, jak rząd PiS-u zastrzega tam 200 czy 300 wiz, ale oni de facto według zestawień Ministerstwa Spraw Zagranicznych wydali w tym okresie około 350 tysięcy takich wiz, więc wzięli pod lupę tylko te 200 czy 300. Natomiast jeśli ta afera się rozszerzy, no to może spowodować, że to, co pan redaktor mówił, że wyborcy zdecydują, czy przedłużą mandat tej formacji, czy też nie. A to wpłynie negatywnie, jak sądzę, na ich decyzję. Aczkolwiek owa formacja, o której pan był uprzejmy wspomnieć, teraz zaczyna się kłaniać w kierunku przedsiębiorców, obiecując przedsiębiorcom ulgi w tak zwanej papierologii. No, chwała im za to, że coś wymyślili, tylko pytanie, jak to się będzie miało do rzeczywistości. Ale co to znaczy ulgi w papierologii? A że będzie mniej biurokracji, a że będzie łatwiej wypełniać różne dokumenty, że będzie prościej, że będzie szybciej, że łatwiej i poręczniej. Pomija pan redaktor jeden ważny aspekt, moim zdaniem decydujący.
Mianowicie rząd PiSu ustami ministra Sobonia Artura zapowiedział, że to urzędnicy będą wypełniać papiery podatkowe za przedsiębiorców. No to mówiłem, że ma być łatwiej. No i tutaj właśnie pozwolę się lekko nie zgodzić z panem redaktorem, bo jest to zawoalowana próba bezczelnego złupienia przedsiębiorców po prostu. A pokazania ludzkiej twarzy, jak pan redaktor zaznaczył, przez ministra Sobonia Artura i cały rząd PiSu. Panie redaktorze, szanowni państwo, no niech się pan zastanowi. Jest pan przedsiębiorcą i nagle rząd mówi, że może pan oddać wszystkie papiery i urzędnik wyliczy panu podatek. Czy uważa pan, że ten urzędnik wyliczy panu podatek na pana korzyść, czy na korzyść państwa budżetu, tak? No, pytanie to, retoryczne. No to następne. Tak? To jest po prostu ponury żart i to jeszcze z tego gatunku, jeśli mówimy o Soboniu Arturze, Mieszkanie Plus. To projekt, który nie miał prawa się nie powieść, a i tak ta ferajna bezrefleksyjnych dyletantów go zniszczyła, czyli się nie powiódł. Więc to jest kolejna tegoż odsłona. Jeśli ktoś z tych panów ma doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a nie ma moim zdaniem, to powinien mieć chociaż kontakt z jakimś przedsiębiorcą. To jest tak jak w jednym filmie pytano o Stany Zjednoczone i mówią, a byłeś w Stanach Zjednoczonych? On mówi, nie byłem, ale znam kogoś, kto był. No więc należy zapytać pana Sobonia, Artura, czy tych z PiSu, czy prowadzili kiedyś biznes, a jak nie, czy znają kogoś w ogóle, kto prowadził biznes. Bo kolejnym krokiem będzie, może nie wszyscy to zrozumieją, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie, proszę oddać nam całą dokumentację firmy i my sobie już wyciągniemy z tego wnioski, podatki wam obliczymy i tak dalej. No to przedsiębiorcy wyjdą na tym jak Zabłocki na mydle. Albo nawet na dwóch mydłach. Panie profesorze, no cóż, życzmy przedsiębiorcom jednak, żeby sami się jednak mimo wszystko obsługiwali i żeby nie obsługiwał ich kto inny, bo obce ręce są niby lekkie, ale niekoniecznie pożyteczne. Ta władza po prostu nie lubi przedsiębiorców. Oni tego nie ukrywają. Dla nich przedsiębiorca jest przeszkodą, bo to jest człowiek samodzielny, który potrafi zarobić na siebie, jeszcze zatrudnić inne osoby. A po co, jeśli oni chcą mieć holdingi, duże przedsiębiorstwa, jak w komunizmie, jak Orleny, nie Orleny, i decydować, kto jest w Radzie Nadzorczej, kto nie, komu dać, komu nie dać. A przedsiębiorca nie da się tak sterować. Wobec tego trzeba ich stłamsić i zniszczyć. Według PiSu. Ale myślę, że się obronią. Są jeszcze formacje, które zamierzają bronić przedsiębiorców. I oby im się udało. Przejdźmy teraz jeszcze do tak zwanej kategorii sztuka. Otóż na powiedzmy finał naszego programu rzućmy okiem na to, co się zadziało, że tak powiem niezbyt gramatycznie, w ostatnich dniach w kwestii dziesiątej muzy. Mianowicie miała premierę, czy też było przedstawione dzieło pani Agnieszki Holland odnośnie działań naszej polskiej Straży Granicznej, dzieło pod tytułem Zielona Granica, które to przedstawiło naszą Straż Graniczną no tak, że krokodyle w Nilu to przy tym wychodzą na niewinne stworzenia. Chciałbym się zapytać pani Agnieszki Holland, co jej przyświecało, jaka myśl, że w taki zohydzony sposób przedstawiła naszą Straż Graniczną i nasze działania zmierzające do obrony nie tylko polskich granic, ale przypomnę też również granic Unii Europejskiej. Więc panie profesorze, co musi siedzieć w głowie człowieka, który kręci takiego paszkwila i rozwleka go jak przysłowiowy padlinożerca po całym lesie, jak padlinę, prawda, na pół zgniłą z powodu leżenia na słońcu.
Szanowny panie redaktorze, jestem w niejakim kłopocie, gdyż nie zwykłem komentować i oceniać filmu, książki albo innego dzieła, którego nie widziałem. Wystarczająco dużo trailerów było prezentowanych, żeby na ich podstawie tego filmu coś po prostu, nieco sobie już wyobrażać. Tego filmu nie widziałem. Co więcej, nie wybieram się go oglądać, bo mnie po prostu nie interesuje. Co siedzi u kogo w głowie, to nie mnie oceniać i nie prześwietlam mózgów innych osób. Jednakże oczywiście, jak pan redaktor ma rację, są migawki z tego filmu, więc ja widziałem ze 3 migawki. Jedna tam 60 sekund, inna 90 sekund, jeszcze inna 30 sekund. Te migawki potwierdzają wypowiedziane przez pana redaktora słowa, ale mówię, nie widząc całości, nie mogę się do niego odnieść. Natomiast wiemy mniej więcej, co jest w środku. Dotyczy to zielonej granicy, czyli przekraczania granicy przez nielegalnych imigrantów i zachowania straży granicznej. No więc jesteśmy w okresie przedwyborczym, niecałe 4 tygodnie do wyborów. Ten temat, który jest poruszany w filmie, jest przedmiotem walki wyborczej. W związku z powyższym nie ma co zastanawiać się, co komu w głowie się działo. Bez wątpienia można postawić tezę, że pani reżyser, jak i akolici chcieli maksymalizować korzyści tej drugiej strony, tak zwanej opozycyjnej, która atakuje rząd PiS-u, jego politykę, zwłaszcza na granicy z Białorusią. A rząd PiS-u odpowiada jednym z pytań referendalnych, czy jesteś za rozebraniem tych zasieków, czy tego płotu, tej bariery do przejścia. Wobec tego jest to elementem walki wyborczej, ale uważam, że jest to już element nieistotny, spłowiały. Po informacjach, które już komentowaliśmy, że rząd PiS-u chciał się skupić tutaj właśnie na tej barierze, na tej zielonej granicy i tu rozegrać tę bitwę, w której z jednej strony ważną rolę miał odegrać ten film, który miał właśnie w negatywny sposób pokazywać Straż Graniczną, no ale oczywiście patrz władze PiS-u i maksymalizować korzyści dla PO. A okazało się, że rząd PiS-u handlował wizami, że ci ludzie nie musieli przebijać się przez te granice. Wystarczyło, że kupili sobie na bazarze w Afryce czy w Azji wizę i mogli swobodnie przejechać. W związku z tym ten temat, mówię, jest już nieinteresujący, wypłowiały i to są po prostu ślepaki. Sądzę, że jeśli miałbym się pokusić o rozeznanie pewnej świadomości u pani reżyser, to mógłbym założyć, ja opowiadam, tylko zakładam, przypuszczam, domniemuję, że kręcąc ten film nie miała pełnej świadomości, jak zachowuje się rząd PiS-u, że tak naprawdę ci uchodźcy mogą sobie kupić wizę i spokojnie objechać ten odcinek graniczny. Jak to widać, jak to był sprytny, że tak powiem, to by sobie poradził. Natomiast jak ktoś mniej sprytny, to wchodzi, jak to się mówi, na rympał. No właśnie, no są różne kategorie osób, ale sądzę, że i do tej grupy ludzi z pewnością docierali ci, którzy handlowali wizami, bo przecież były osoby, które tym się zajmowały. Mówiliśmy tu o tym panu Edgarze, mówiliśmy o nieudanym samobójstwie pana Wawrzyka. No tak na koniec warto zapytać, skoro rząd PiS-u twierdzi, że to nie jest afera, tylko aferka czy afereczka i dotyczyła tam tylko 200 wiz czy 250 wiz, no to dlaczego wiceminister spraw zagranicznych targał się na swoje życie? Takie otwarte pytanie. Może się czymś przejął. Bez wątpienia. Albo odwiedził go seryjny samobójca, tak jak Lepera swego czasu. Nie jest wykluczone, że będzie to przedmiotem jednego z tematów kolejnych naszych audycji, jak dowiemy się czegoś więcej. Nie omieszkamy o tym wspomnieć w takim układzie, panie profesorze. Panie profesorze, jeszcze tak wracając do tego filmu, tak na chwilkę, no jednak zgromadził widownię w postaci różnego rodzaju celebrytów i osób ze świata polityki, bo media donoszą, że chociażby między innymi o tutaj widoczny pan Owsiak odwiedził kino.
Odwiedzili kino przedstawiciele Platformy Obywatelskiej oraz innych tutaj mediów, przepraszam, innych opcji politycznych. Również inne gwiazdy telewizyjne i kinowe również wystąpiły na tym spotkaniu. Więc jednak jest jakaś grupa ludzi, którzy wspierają tą koncepcję i wierzą w tą narrację, którą przedstawiła pani Holland. No i tutaj, panie redaktorze, wyświetla nam się jeden uczestnik, Paweł Kowal, którego znam osobiście. Napisał, że premiera Zielonej Granicy, teraz wspierajmy Agnieszkę Holland, pisze. Przypomnę, że Paweł Kowal był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie PiSu, że był europosłem z ramienia PiSu i teraz przeszedł na stronę Platformy Obywatelskiej. Radosław Sikorski również był ministrem w rządzie PiSu, a z Platformy Obywatelskiej poprzechodzili. Najpierw pan Gowin przeszedł do PiSu, był wicepremierem. Pan Mateusz Morawiecki, doradca Platformy Donalda Tuska, teraz no, udaje pisowca, powiedzmy, ma koszulkę pisowca, tak bym powiedział. Jacek Sariusz-Wolski, który był szefem Platformersów, czyli Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, w tej chwili jest w PiSie i wśród europosłów PiSu. O tak się panowie wymieniają i bawią, więc jedni wspierają, a jeszcze parę lat temu podejrzewam, że Paweł Kowal używałby tych argumentów, których używa Zbigniew Ziobro i pisowska ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. Także te pacynki, moim zdaniem, takich nazwę, zmieniają sobie barwy, czyli koszulki, raz PO, raz PiS, PiS, PO. Pytanie, czy ludzie dadzą się na to nabrać, czy po raz kolejny, czy dadzą się wciągnąć w tę grę. Jedni wspierają panią reżyser, drudzy ją atakują i właśnie określają tak jak pan redaktor. A problem leży gdzie indziej. Sądzę, że przedstawiciele innych krajów, tych mocniejszych krajów, nie tylko w Europie, ale także za oceanem, po prostu się nami bawią i z tym trzeba skończyć. Natomiast pani sama rzeczona reżyser, pani Agnieszka Holland, nie widzi, czemu po skończeniu kręcenia tego, no, można powiedzieć żartem, wiekopomnego dzieła, czuje się coś w Polsce niezbyt bezpiecznie. Nie widzi, czemu. No cóż, nikt z nas, ani pan redaktor, ani ja, ani państwo pewnie przed telewizorem, czy komputerem, czy telefonem oglądając nas, nie wiedzą, jaki jest stan emocjonalny pani reżyser i nie mamy wpływu na to, czy ona czuje się bezpiecznie, czy niebezpiecznie, czy chce jej się spać, czy jej się nie chce spać, czy chce jej się ziewać, ale wypuszczenie w eter tego typu przekazu, że czuje się niebezpiecznie. Myślę, że między innymi ma na celu podkręcenie tej atmosfery i zainteresowanie filmem, aby jak najwięcej ludzi przyszło, obejrzało i dyskutowało. Mnie tam nie będzie, od razu zapowiadam. Nie jestem zainteresowany oglądaniem takich filmów. Albo że napsociła i teraz boi się kary. Ja wiem, skoro nakręciła, skoro są dystrybutorzy, którzy uważają, że mogą na tym zarobić, no to się emituje. No, w Polsce jest wolność słowa, wolność przekazu, ale w tym względzie, że w kinie można sobie wyemitować, no bo do telewizji polskiej to pewnie się nie dostanie, a i do wielu mediów prywatnych przekupionych przez PiS również się nie dostanie. No cóż. Taka sytuacja przedwyborcza. To może niech śpieszy do kina, kto nie może, to niech nie śpieszy. Ja powtarzam, ja się nie wybieram. A my, że tak powiem, poczekamy do następnego piątku w takim układzie. I państwa również zapraszamy do następnego wolnego piątku w przyszłym tygodniu. A przypomnę, że moim gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, który kandyduje z Lubelszczyzny, z Lublina konkretnie, do Senatu Rzeczypospolitej. Dlatego też polecamy uwadze państwu kandydaturę pana profesora Piotrowskiego. Bo jak widać, analizuje sytuację polityczną nad wyraz przytomnie i nad wyraz celnie ją komentuje.
Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za moją niedyspozycję głosową. Najwyraźniej te wszystkie wentylatory i upały nie bardzo ze sobą razem współpracują i potrafią się rzucić cokolwiek na gardło. Ale nadal pełen dobrej myśli i dobrego nastroju. Zapraszam Państwa na następny program Wolny Piątek w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że tym razem bez kłopotów z gardłem. I zachęcam Państwa do zapoznania się z dolnym paskiem naszego ekranu, gdzie jest podana metoda, w jaki sposób można nas wesprzeć. A dlatego to mówię, że jesteście Państwo naszym praktycznie jedynym, można powiedzieć, sponsorem. Dzięki Państwa hojności jesteśmy w stanie robić takie programy, jakie Państwo oglądacie, a takich programów nie znajdziecie Państwo w mediach tak zwanego głównego nurtu. Więc warto, na pewno warto mieć alternatywę wobec głównych mediów głównego nurtu, po to, żeby móc zobaczyć świat przez pryzmat innej optyki. A tą optykę zapewnia m.in. pan profesor Mirosław Piotrowski, który jest naszym gościem. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, panie profesorze. Dziękuję bardzo za zaproszenie i państwu za uwagę i cierpliwość. I państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Pozdrawiamy.